Pierwszy weekend majowy niedaleko Lublina w pięknym Muzeum Socrealizmu w Kozłówce pan poseł Janusz Palikot, poseł PO, zorganizował happening, w którym główną atrakcją było czytanie fragmentów pracy doktorskiej obecnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora, doktora habilitowanego Lecha Kaczyńskiego. Jak donosi w poniedziałkowym wydaniu z 4 maja 2009 roku Rzeczpospolita, na scenie przy Muzeum Zamojskich w Kozłówce na Lubelszczyźnie, gdzie znajduje się galeria socrealizmu, poseł PO pojawił się w towarzystwie aktorów przebranych za Marksa, Engelsa i Lenina, którzy czytali fragmenty pracy doktorskiej Lecha Kaczyńskiego. Zakres swobody stron w zakresie kształtowania stosunków pracy. Palikot tłumaczył, że nie dostał zgody na zapoznanie się z nią, ale około 1/3 przepisali w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego jego młodzi współpracownicy. Znalazły się w niej m.in. sformułowania walka klasowa proletariatu, wyzysk klasy robotniczej, czy też każdy według pracy. Większość z około 300 osób opuszczała występ zadowolona. Zaskoczył mnie kontrast między tym, co teraz mówi prezydent, a tym, co pisał w doktoracie. Niebywałe, ocenia Marta Czepiel. W 1979 roku Lech Kaczyński był marksistą, zaznaczył Palikot. A dziennikarzom wyjaśnił, że bracia Kaczyńscy byli bardzo mocno związani z PRL. Nie mogli sobie poradzić z komunizmem wewnątrz własnej rodziny i stąd ich radykalizm. Chcieliśmy zapytać pana docenta, co pan sądzi o treści wystąpienia, o treści happeningu zorganizowanego w Kozłówce przez pana posła Palikota. Więc dla mnie najciekawsze w tym występie jest zwrócenie uwagi na posługiwanie się metodologią marksistowską. Otóż problem jest szerszy. Mianowicie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po 1948 roku, kiedy to dokonało się oczyszczenie szeregów partii robotniczych, jak to wtedy nazywano, z elementów prawicowo-nacjonalistycznych, taka nazwa była również w użyciu w owym czasie, i po kongresie zjednoczeniowym w grudniu 1948 roku powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i w jej ścisłym kierownictwie, a takowe stanowili ci towarzysze, którzy byli równocześnie w biurze politycznym i w sekretariacie KC PZPR. Otóż nadzór nad sprawami ideologicznymi, a w związku z tym również nad sprawami nauki polskiej, sprawował z ramienia biura politycznego towarzysz Jakub Berman. Był to człowiek bardzo wykształcony, przed wojną wyższe studia skończył, nawet pisał podobno bardzo ciekawą i wartościową pracę naukową o Związku Zawodowym Lokajów w czasie Sejmu Czteroletniego, więc człowiek, który nie był jakimś, powiedzmy, prymitywem z awansu społecznego, był to prawdziwy przedwojenny inteligent, wiedział, co robi. I w tym okresie przystąpiono do przeprogramowania polskiej nauki. Nie będę tu mówił szczegółowo o sprawach indoktrynacji, bo ta jest nie najgorzej opracowana w naszej literaturze. Chodzi mi tutaj o stronę metodologiczno-naukową, bo od tej strony akurat mało kto się tym problemem zajmował. Ja zająłem się tym na przykład w mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL. I tam 20 kilka stron poświęciłem tym problemom. Otóż w naukach humanistycznych metodologię naukową, którą stosowano wcześniej, czy różne metodologie naukowe, zastąpiono jedną, którą zwano metodologią marksistowsko-leninowską. Każdy, kto nie chciał się temu podporządkować, został odsunięty przede wszystkim od kształcenia kadry. I w tym okresie zmieniono całkowicie algorytm kształcenia kadr naukowych w naukach humanistycznych. No bo powiedzmy sobie szczerze, w naukach technicznych, czy w matematyce, czy w fizyce,
No to trudno było mówić o marksistowsko-leninowskiej metodzie projektowania kotłów przemysłowych. Tam co najwyżej studentom na Politechnice dodano te przedmioty indoktrynacyjne, ale w metodologię nauk technicznych i ścisłych, tak zwany marksizm-leninizm, nie ingerował. Natomiast w naukach humanistycznych, uznanych za kluczowe dla problemu indoktrynacji, właśnie została zmieniona metodologia. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, ta metodologia marksistowsko-leninowska w tym wydaniu, w jakim nauczono jej naszych naukowców w okresie stalinowskim, była niezwykle prymitywna i z punktu widzenia tego, można powiedzieć, kulturalnego marksizmu, leninizmu, była zdecydowanie poniżej standardów, ale to osobny temat. Natomiast, co było istotne, to w połowie XX wieku metodologia marksistowska-leninowska, czy to w ekonomii, czy w socjologii, czyli w tak zwanym materializmie historycznym, po prostu była już przestarzała. O ile można dyskutować na temat pewnych nowych wątków, które do ekonomii czy do socjologii wniósł marksizm w XIX wieku i również w Polsce przedwojennej w ramach historii doktryn ekonomicznych wykładano również elementy marksizmu. O tyle w połowie XX wieku było to już absolutnie przestarzałe, jak my dzisiaj mówimy, słabo diagnostyczne. No, proszę Państwa, ale kto się nie chciał temu podporządkować, był całkowicie odsuwany od kształcenia młodych kadr naukowych, czasami nawet jeszcze ostrzej represjonowany. Otóż, proszę Państwa, założono w tym czasie Instytut Kształcenia Kadr Naukowych, który powstał w 1950 roku i na jego czele stanął profesor Adam Szaf. Nawiązywał do doświadczeń dawnego Instytutu Czerwonej Profesury. Mogą Państwo zresztą się zapoznać obszerniej z tym tematem w książce Hibnera pod tytułem Nauka Polska po II wojnie światowej, idee i instytucje, wydanej w Warszawie w 1987 roku. Ja natomiast tylko zwrócę uwagę na treść katechizmu niejako marksistowsko-leninowskiego, a właściwie marksistowsko-leninowsko-stalinowskiego, jakim był krótki słownik filozoficzny pod redakcją Rosenthala i Judina. W polskim tłumaczeniu ukazał się w 1955 roku. Wcześniej operowano językiem rosyjskim, który dla ówczesnej elity był mniej więcej tym, czym dla dawnej elity był język francuski. Ten krótki słownik filozoficzny zawierał kwintesencję metodologii marksistowskiej i w ogóle paradygmatu, którym operowano. Ściśle mówiąc, był to słownik stereotypów. To znaczy, zamiast przekazywać treść poznawczą, związaną z poszczególnymi słowami kluczami, przekazywano przede wszystkim ocenę z punktu widzenia właśnie metodologii marksistowsko-leninowskiej, ocenę wartościującą, a do tego oczywiście trochę też odpowiednio spreparowanej treści poznawczej. Ale moglibyśmy powiedzieć, że warstwa ideologiczna zdecydowanie przewyższała warstwę poznawczą, naukową. Tak, zdecydowanie. I dlatego ja bym to nazwał nie tyle krótki słownik filozoficzny, co krótki stereotypownik filozoficzny. Proszę Państwa, ale pamiętajmy, że na tym wychowały się kadry polskiej humanistyki. Jest on nadal dostępny, nie wiem czy nie najłatwiej dostępny, w bibliotekach
zwłaszcza w bibliotekach naszych uczelni, proszę to sprawdzić, bo ja parę lat temu to sprawdzałem. Proszę sprawdzić, czy nadal to jest aktualne. I proszę Państwa, no jakie tam treści znajdujemy? A no weźmy po kolei. Hasło: teoria względności. I tu zacytuję. Einstein ignoruje rzeczywistą podstawę teorii względności, słuszne pojmowanie materii. Błędy Einsteina są świadectwem tego, jak słuszna teoria fizyczna w warunkach ogólnego gnicia kultury burżuazyjnej zostaje wypaczona i jest wykorzystywana przez idealizm. Radzieccy fizycy i filozofowie obalili szereg antynaukowych twierdzeń zwolenników Einsteina, Eddingtona i innych. Koniec cytatu i tak dalej. Ja tu tylko pokazuję te takie najważniejsze fragmenty, bo tam oczywiście jest to bardziej rozbudowane. No dalej weźmy hasło: psychologiczna szkoła w socjologii. Dziś wiemy, że w nowoczesnej socjologii jest to podstawa. No jak tu co tutaj czytamy pod hasłem psychologiczna szkoła w socjologii, w tymże słowniku? Cytuję. Reakcyjna, antynaukowa teoria rozwoju społecznego, która szczególnie rozpowszechniła się w epoce imperializmu w Stanach Zjednoczonych, w Anglii i Francji. Szkoła psychologiczna w socjologii zwraca się przeciw materialistycznemu pojmowaniu dziejów. Koniec cytatu i tak dalej. No, proszę Państwa, freudyzm. Bardzo ciekawe, co pod tym hasłem znajdziemy w słowniku filozoficznym. Otóż freudyzm, czytam, cytuję. Reakcyjny prąd idealistyczny w psychologii rozpowszechniany za granicą obecnie, zwłaszcza w Ameryce. Freudyzm i neofreudyzm pozostają obecnie w służbie imperializmu amerykańskiego, który teorię, słowo teorię jest w cudzysłowie, głoszącą, że świadomość podporządkowana jest podświadomości, również słowo podświadomości jest w cudzysłowie, wykorzystuje w celu usprawiedliwienia i rozwijania najniższych i najnikczemniejszych dążeń i instynktów ludzkich. Koniec cytatu i tak dalej, bo oczywiście to jest obszerniejsze. Namawiam Państwa na lekturę tego krótkiego słownika, bo to jest dokument historyczny. No wreszcie dla mnie może najciekawsze. Cybernetyka. Cytuję. Reakcyjna pseudonauka stworzona w USA po II wojnie światowej i szeroko propagowana również w innych krajach kapitalistycznych. Postać współczesnego mechanicyzmu. Cybernetyka jest w istocie skierowana przeciwko dialektyce marksistowskiej, przeciwko współczesnej fizjologii naukowej ugruntowanej przez I.P. Pawłowa i marksistowskiemu naukowemu pojmowaniu praw życia społecznego. Podżegacze do nowej wojny światowej wykorzystują cybernetykę do swych brudnych celów. Cybernetyka jest więc nie tylko ideologiczną bronią reakcji imperialistycznej, ale i środkiem realizacji jej agresywnych planów wojennych. Koniec cytatu. No też tam więcej Państwo mają takich tekstów. Widzą Państwo, jak wygląda to mięso. Te treści, ten wsad informacyjny, którym faszerowano adeptów polskich nauk humanistycznych. Czyli to są tylko tutaj pewne próbki zmasowanego sposobu nauczania, kształcenia, algorytmów myślenia, również w naukach ekonomicznych, którym podlegał nie tylko obecny prezydent, ale trzeba by chyba powiedzieć, no ogromna większość, jeśli nie wszystkie ówczesne elity naukowe, które robiły, no powiedzmy, od doktoratu wzwyż kariery. Proszę Pana, oczywiście, że tak, z tym, że kto się temu nie podporządkowywał, był odsuwany bezwzględnie od procesów kształcenia kadr, czy to studenckich, czy później kadr naukowych. Mógł sobie gdzieś na marginesie dłubać, no na przykład profesor Mazur, twórca Polskiej Szkoły Cybernetycznej, w tym czasie pracował na Politechnice, zajmował się problemami termoelektryczności, natomiast prywatnie zajmował się tworzeniem polskiej cybernetyki. Ale mowy nie było o tym, żeby robił to w oficjalnym obiegu i żeby mógł cokolwiek publikować z tego zakresu. Publikował natomiast sporo i ma liczący się dorobek z termoelektryczności.
Czy więc nie warto by do problemu takiej rzetelnej, nie tylko ideologiczno-politycznej, czy służącym doraźnym celom politycznym, ale że rzeczywistej lustracji naukowców podejść od strony nie ideologicznej, ale od strony merytorycznej? Oczywiście, jak najbardziej. Przede wszystkim zbadać dorobek z punktu widzenia nie politycznego, nie ideologicznego, tylko metodologicznego. Bo, jak mówiłem, metodologia marksistowsko-leninowska w połowie XX wieku była już słabo diagnostyczna, powiem tak delikatnie, a bardziej popularnie, powiem, była już grubo przestarzała. Czyli po prostu trzeba wyłożyć na stół wszystkie prace naukowe opublikowane, czy w artykułach, czy w formie książek, nie tylko za PRL-u, ale również w latach 90. czy XXI wieku, i zapytać konkretnych naukowców, którzy dzisiaj przecież kształcą polskich studentów, kolejne kadry, co ich prace naukowe, no weźmy tą dziedzinę humanistyczną, wniosły na nowego, jakie tam jest nowum, czy też są to tylko prace zdecydowanie odtwórcze? No odtwórcze i przestarzałe metodologicznie. Proszę pana, ja właśnie to zrobiłem. Udostępniłem do swojego biogramu w Wikipedii pełny wykaz wszystkich moich prac publikowanych. Można powiedzieć, że pan docent też robił karierę naukową za PRL-u, więc zaczynałem, oczywiście. Rodzi się pytanie, jaki dorobek jest pana docenta na tym tle i co wtedy pan docent pisał, no, w tych książkach 70., z 80. lat, bo dzisiaj każdy ma swoją retorykę, każdy może siebie wybielać, ale to, co zostało wtedy wydane jest w bibliotekach, czy na Allegro, czy w innych antykwariatach do kupienia, jest czarno na białym. Tak jest i dałem pełny wykaz. I uważam, że wszystkie moje prace z tamtego okresu nadawałyby się dzisiaj do wznowienia, do opublikowania. No dam państwu taki przykład. Pierwsza moja książka, która w dużym nakładzie się ukazała, Cybernetyka kultury, wydana w serii Plus Minus Nieskończoność w 1974 roku, zawiera treści, które do dzisiaj są aktualne. Ale proszę państwa, co jest w tym wszystkim ciekawego? Otóż ktoś by myślał na przykład, że cybernetyka, skoro wtedy była wyklęta w okresie PRL-owskim, też zresztą nie cały czas, bo trzeba odróżnić okres stalinowski, który u nas się skończył w 56 roku, 3 lata po tym, jak skończył się w Związku Radzieckim, bo tam się skończył w 53 roku po śmierci Stalina, a ściśle mówiąc, już ostatecznym zerwaniem ze stalinizmem było osądzenie i rozstrzelanie Berii, który był szefem Policji Politycznej, czyli NKWD, a to się dokonało w grudniu 53 roku. U nas to było z opóźnieniem. Dopiero w 56 roku nastąpiła destalinizacja i w tym okresie ta ekskomunika z cybernetyki na przykład została zdjęta. Została zdjęta zresztą za przyczyną wojskowych radzieckich, którzy w pewnym momencie zjawili się w biurze politycznym i powiedzieli, że bez cybernetyki oni nie podejmują się zapewnić bezpieczeństwa radzieckiej ojczyzny. I to był argument nie do odrzucenia dla ówczesnego biura politycznego, stąd zdjęto tą ekskomunikę. Mazur mógł podjąć pracę w zakładzie prakseologii Polskiej Akademii Nauk i wydawać już pracę z cybernetyki. W okresie lat 60., a jeszcze mocniej w latach 70., bo ta moja cybernetyka kultury ukazała się w roku 74, po prostu można było uprawiać cybernetykę. No, ale ktoś by myślał, że jeszcze bardziej, jeszcze lepiej widziana powinna być cybernetyka, zwłaszcza cybernetyka społeczna teraz. No, skoro za czasów stalinowskich wyklęta, to teraz, skoro już mamy postkomunistyczny okres, popularnie nazwany, nawet antykomunistyczny podobno, więc aż się prosi to, co kiedyś było przemilczane czy zwalczane, teraz upowszechnić. No właśnie, proszę pana. I tutaj co się okazuje? Że w tej chwili również cybernetyka społeczna i moja skromna osoba są zwalczane. No, można dać przykład książka profesora Piotra Jaroszyńskiego, Polska
i Europa, w której dla odmiany z mojej cybernetyki kultury, czy cybernetyki społecznej szerzej, robi komunistyczną pseudonaukę. Więc tak jak wtedy była antykomunistyczną, antymarksistowską, amerykańską pseudonauką, tak teraz jest pseudonauką komunistyczną czy postkomunistyczną. Proszę się zresztą zapoznać w YouTube, w internecie jest cały wykład profesora Jaroszyńskiego, a książka jego również jest dostępna w internecie. Czyli można powiedzieć, że bardziej merytoryczną rzeczą byłoby, przynajmniej tak się wydaje, że propozycja marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego według doniesienia cytowanej Rzeczypospolitej z 4 maja 2009 roku, który mówił, że nie tyle happening, co raczej zwołanie sesji naukowej, która zajęłaby się zbadaniem, w jakim stopniu i dlaczego polskie środowiska naukowe tak bardzo wikłały się w marksizm i komunizm, byłaby bardziej merytoryczna. Z tym, że pan Komorowski też tutaj nie proponuje lustracji po kluczu typowo merytorycznym, zbadanie dorobku na tej sesji naukowej, metod, w ramach których pisali, no tylko dlaczego ktoś się wikłał. No być może również pokolenie i pana, czy sama osoba pana Bronisława Komorowskiego, gdyby chcieć badać ten dorobek, i co się z niego nadaje dzisiaj po latach, na ile to jest aktualne, na ile to jest diagnostyczne, na ile zdatne do wykorzystania, nie tylko z czysto historycznego punktu widzenia, że tak kiedyś było, tak kiedyś myślano, ale takiego praktycznego, by się okazało, że być może niewiele by się dało wycisnąć. Więc czy nie lepiej byłoby robić sesje naukowe, nawet transmitowane gdzieś w jakichś lokalnych programach, czy w TVP3, czy w TVP Kultura, Nauka, które by pokazywały problem merytoryczny i metodologiczny dawnych i współczesnych zresztą prac, a nie łatek politycznych typu współpracownik, komunista, czy solidarnościowiec, bo łatki nie mają żadną moc diagnostyczną, jeśli chodzi o pracę naukową danego człowieka. Tak, zupełnie zgadzam się z panem. Od strony naukowej tak zwana lustracja czy dekomunizacja nie dotyczy meritum sprawy, bo kot, nieważne czy czarny, czy biały, ważne, żeby dobrze łapał myszy. I tak samo, jeśli chodzi o naukowców, ważna jest moc diagnostyczna jego prac. No a tutaj jedyną sensowną lustracją jest lustracja, jeśli używać już tego słowa, stereotypu, dorobku. Pokażcie swój dorobek i zobaczmy, co ten dorobek dzisiaj jest wart. Ja mogę powiedzieć tyle, że z mego dorobku żadnej pozycji się nie wstydzę. Co więcej, bardzo chętnie bym je wznowił, tylko nie ma odważnych na wznowienie. Na szczęście jest internet i tam na portalu, na przykład Autonom, sporo moich prac można znaleźć, między innymi jest też ta cybernetyka kultury. Proszę Państwa, otóż dlaczego to jest właśnie ta merytoryczna weryfikacja, nazwijmy to, kadr naukowych potrzebna? Otóż jest potrzebna dlatego, że ludzie wychowani w owym czasie na tej tak zwanej marksistowsko-leninowskiej metodologii operują stereotypami. Tak jak kiedyś operowali stereotypami, tak i teraz operują. Tylko tyle, że nastąpiła zmiana wartości stereotypów. To, co wtedy było B, to teraz jest cacy, a to, co wtedy było cacy, to teraz jest B. Więc wtedy marksizm, komunizm, socjalizm był cacy, a kapitalizm, gospodarka kapitalistyczna, wolnorynkowa, imperializm amerykański był B. Teraz jest odwrotnie. Teraz Ameryka jest cacy. No, liberalizm jest stereotypem pozytywnym. Jest cacy, kapitalizm jest stereotypem pozytywnym, a marksizm, komunizm i tak dalej jest stereotypem negatywnym. Ale proszę Państwa, to jest tylko zmiana układu, zwrotu układu współrzędnych, a moduł, wartość bezwzględna tej wiedzy stereotypowej się nie zmieniła. Czyli klucz merytoryczny pozostaje w dzisiejszych kadrach naukowych, humanistycznych, ekonomicznych, tylko ze zmiennym znakiem. Tylko ze zmiennym znakiem, a od zmiany znaku wartości diagnostycznej nie przybywa i wiedzy nie przybywa.
Ja zresztą w pracach naukowych oczekuję przede wszystkim informacji, a nie ocen. No to ocen to są księża, moraliści, no propagandyści również, to jest ich zadaniem, a nie naukowcy. Naukowcy powinni ustalać prawdę i badać procesy, jak one wyglądały. Proszę zauważyć, że ja tutaj staram się unikać wartościowania. Czyli można by podsumować, że wypadek z pracą doktorską pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego powinien prawdziwym Polakom, a szczególnie prawdziwym naukowcom, posłużyć nie tyle do rozgrywek polityczno-ideologicznych, ale do, no, użyjmy tego słowa, odważnego, jeśli chcemy się z tym prawdziwie zmierzyć, odważnej weryfikacji naukowej współczesnych kadr, ich dorobku i metodym, jakim pracowali i pracują. Właśnie, proszę pana. Otóż w tamtych czasach byli tacy naukowcy, którzy stosowali nowoczesną metodologię. Nie marksistowsko-leninowską w rozumieniu tamtym. Oczywiście w jakimś przedmowie czy tam w tekście mogli używać często jako ozdobników jakichś retoryki. Ale to kwestia była cenzury być może, żeby lepiej szepnąć. Ale merytoryka pracy. Ale merytorykę to nie ingerowało. No oczywiście, proszę pana, jak omawiało się sprawy historyczne, to tam dorobek Marksa i Engelsa na pewnych odcinkach zasługiwał na uwzględnienie. I na przykład w mojej cybernetyce społecznej, w analizie systemów sterowania społecznego, znajdą państwo pewne cytaty z Engelsa dotyczące tak zwanej formacji azjatyckiej. To jest zresztą bardzo kompatybilne, chociaż słabiej diagnostyczne, ale trochę kompatybilne z nauką porównawczą cywilizacji. I tam na przykład u mnie cytat z Engelsa nie służy jako ozdobnik, tylko ma znaczenie merytoryczne. Pokazuje, że wychodząc z zupełnie innych pozycji metodologicznych, można było też dojść do podobnych wniosków, jak Koneczny czy jak cybernetyka społeczna. Druga sprawa, jak omawiam socjotechnikę działań, czy w ogóle procesy tworzenia partii politycznych, to tam występują cytaty z Lenina, ale nie jako ozdobnik ze względu na cenzurę, tylko no co by nie mówić, Lenin był znakomitym socjotechnikiem. Potrafił przeprowadzić rewolucję, wygrać. No, później w praktyce te jego idee uległy własnemu zaprzeczeniu, to jest inna sprawa. Ale na odcinku rewolucji, czy tworzenia partii rewolucyjnej, Lenin jest tutaj ciekawym obiektem badawczym. Podobnie zresztą jak Hitler przecież. Mein Kampf, oprócz warstwy indoktrynacyjnej, która jest, nazwijmy to delikatnie, bardzo słabo diagnostyczna, a mówiąc dosadnie, niewiele warta, jest rozdział profesjonalny, propaganda i organizacja, gdzie nie ma indoktrynacji, tylko jest to mówione dokładnie, analogicznie jak u Lenina w pracy na przykład, co robić, od czego zacząć, to u Hitlera jest to mówiona socjotechnika tworzenia partii politycznej i ruchu politycznego. I też jak się te sprawy bada, no to nie sposób pominąć cytaty z tych prac. No ale oczywiście, proszę państwa, no, dam państwu jak przykład, jak podchodzą do tego ludzie wychowani na tej metodologii pseudomarksistowsko-leninowskiej. Otóż w czasach PRL-u wykształcony taki jeden politolog, który teraz się zajmował faszyzmem, a przez faszyzm rozumiał również hitleryzm, co nawiasem mówiąc nie jest poprawne diagnostyczne, ale faszyzm włoski na przykład nie zawierał elementów rasistowskich, przynajmniej do 1938 roku, a hitleryzm od początku zawierał te elementy. No ale tu już pomińmy tą sprawę. Ja go zapytałem, czy on czytał dzieła Mussoliniego, Hitlera w oryginale, czy w tłumaczeniu polskim, a on mi na to mówi, a gdzież, fuj, ja bym takie książki czytał, to obrzydliwe. No to mówię, na czym się pan opiera? No, na opracowaniach.
proszę Państwa, to jest właśnie podejście metodologiczne rodem z PRL-u. Selekcjonuje się źródła, jak jakieś źródło jest B, to do niego nie zaglądamy. To jest trochę tak, jakby lekarz, epidemiolog na zapytanie, czy oglądał pod mikroskopem zarazki tej epidemii, którą chce zwalczać, a gdzież pój, ja bym takie obrzydlistwa oglądał. Albo lekarz, powiedzmy, który zajmuje się pasożytami, powiedział, fuj, gdzieś ja bym do kału zaglądał, czy do, prawda, jakichś tam innych obrzydliwych substancji. No, cóż by to był za lekarz.